No, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian Czolo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną partię pełną emocji. Rok 1962, moi drodzy Rostów, miasto położone w Rosji, biały migratora Rashid Nerzmiedinow, natomiast czarny Bierki należał do takiego szachisty jak Olek Czernikow. No partia, moi drodzy, to co będzie ciało się w tej partii, no przychodzi nawet najśmielsze oczekiwania czarnobylskich fizyków jądrowych, więc jednym słowem taka mieszanka wybuchowa przed nami, to w sumie były dwa słowa, natomiast mam nadzieję, że mi wybaczycie ale słowem wstępu naprawdę będzie się działo, więc siadajcie wygodnie tutaj, moi drodzy, bigosik w dłoni, wiadomo, drugi dzień świąt i rozpoczynamy. Rashid rozpoczyna ruchem M4. No i jest gotowy na wszystko, widzę. Skoczek C5 ze strony czarnego, obrona sycylijska, skoczek F3, moi drodzy, skoczek C6, D4 do centrum, CD, skoczek bije D, to jest teoria te debiutów, więc nie będziemy się tutaj zagłębiać w to zbyt głęboko. To było dobre. G6, oczywiście Fianchetto, czy Fianchetto, jak wolicie, gońca na G7 jest planowane skąd będzie on bardzo fajnie kontrolował tą najdłuższą przekątną. Jedną z najdłuższych na szachownicy, czyli mamy wariant, moi drodzy, przyśpieszony wariant moczy. Jak widzicie, nie ma ruchu D6, być może ruch D5 od razu jest w planach. Nie wiadomo, skoczek C3 ze strony biały, goniec G7, obie strony logicznie rozwijają figury, nie ma co tutaj się, moi drodzy, modlić nad tą pozycją. Goniec E3, skoczek F6, być może jakieś takie opcje, no, nie wiem, długa roszada, byłoby ciekawie z pewnością. Goniec C4. Tak, zaraz będzie poprawienie gońca w stylu Fischera, goniec b3, krótka roszada do strony czarnego i właśnie goniec b3, żeby już tutaj nie podwisała figura po jakimś takim ruchu hetman, może c7. E, przy okazji koniec tak naprawdę łata te pionki, c2 i a2, to jest y, też dosyć istotna sprawa. I teraz tak, można było pójść w stronę tutaj wariantu smoczego po prostu, w postaci oczywiście d6 co można tak naprawdę było zagrać moi drodzy no można było zagrać skoczek A5 nawet, o już z polowaniem na gońca żeby go tutaj wyłączyć z gry natomiast nie, tutaj nieco inny plan po tym ruchu oczywiście goniec B3 na grę ma czarny Jak już mówię, zwróćcie uwagę czarny na to, że no, dwukrotnie jest broniony skoczek, jeżeli tylko udałoby się otworzyć to przekątną do tego potwora, tego tutaj stwora mitycznego moi drodzy gońca z G7, no to można by było straszyć dwoma figurami tego skoczka na D4. No ale póki co bronione to jest dwukrotnie, więc co tu straszyć? Neleczarny uznał, że skoczek G4 to jest dobry ruch. Dlaczego? No bo z jednej strony skoczek jest za darmo, tak? Koniec nie ma komunikacji ze skoczkiem, tylko że wtedy Hetman, jak pobije skoczka, to tak naprawdę skoczek z D4 ma tylko jednego obrońcę. Odciągnięcie obrońcy w ten sposób przy okazji jest polowanie na dobrze usytuowanego gońca, który w tych strukturach walczy często przeciwko gońcowi z G7. Być może o właśnie w takich tutaj w takim wydaniu, tak? Dlatego też warto mieć na uwadze, że trzeba grać przytomnie. Jeżeli pozwolimy to stuknąć, no to już czarne mogą powiedzieć, że będą w parą gońców czuły się całkiem nieźle, szczególnie z tym nagi 7 tutaj. Natomiast Medinow nie zastanawiał się długo, wziął tego skoczka po prostu. Tak naprawdę, inną opcją też było wybicie tutaj, z sagranie stępem. Skoczek bije C6 i wisi Hetman, ale wtedy czarny, moi drodzy, tłucze tego z tutaj gońca na E3 i wariant leci tak. Skoczek bije D8, skoczek bije D1, powierza D1, a córki, wieża, moi drodzy, D8, i pozycja jest jaka jest. No, nie jest to oczywiście jakaś ogromna przewaga żadnej ze stron, tylko zwróćmy uwagę na to, że właśnie ten goniec będzie bardzo silny nie ma gońca, który będzie przeciwdziałał temu co za tym idzie jeszcze, para gońców u czarnego myślę, że Śmiało można było tu grać na remis. Czarny mógłby też nawet pokusić o na wygraną. Wszystko zależało, bo od tego, jaki by byłby dalszy przebieg partii. Tutaj białe jednak nie wybiły na C6, tylko wzięły Hetmanem na G4. I oczywiście skoczek tutaj wisi, bo jest rozbroniony dwukrotnie. O, widzicie? Atakowany, więc z czym to wybić? Szkoda tego gońca, bo on jest za silny, więc skoczek bije, moi drodzy, D4. Oczywiście bicie gońcem, no to tylko usprawnienie pozycji gońca tego tutaj z G7, powtarzam się. Dlatego też tutaj żadne bicie na D4. Tylko co? Co byście zagrali w tym momencie? moi drodzy, co białe grają w tym, w tym miejscu? Bardzo ciekawy ruch, prawdę mówiąc. Hetman H4. Co to jest? To jest presja tu, być może jakaś opcja o, wymieniania tych gońców, to jest ciekawy temat. Być może jakaś długa później jazda pionami, no nie wiem, nie wiem co przyświecało tutaj yy, Rashidowi, ale ciekawy ruch z pewnością. W tym momencie, moi drodzy, Hetman napięć. Czarne mówią, bierz pionę. Jeżeli masz chęć brać piona, no to go ahead. Tylko, że tak naprawdę wzięcie piona może prowadzić do kłopotów, bo jeżeli teraz Hetman zabiłby, moi drodzy, E7, to skoczek co robi? Skoczek wybija C2. Skoczek odchodzi tak naprawdę, robi miejsce dla gońca. To jest poświęcenie figury, no tak naprawdę tymczasowe, bo jeżeli goniec odbiłby, a to chyba jest najlepszy ruch w pozycji. Goniec bije C2, to teraz goniec, moi drodzy, bije C3. I teraz jest oddanie czarnopolowego gońca, ale za co? Za tutaj odbicie materiału, bo po BC Hetman C3 widły. No i tu wisi, moi drodzy. O! No zaznaczę na niebiesko, poczekajcie chwilkę. Cyk. Cyk, te dwie figury wiszą, widzieliście? No, Marian Czello bawi się troszeczkę w grafikę komputerową, jak widzicie. Więc tak naprawdę, żeby nie stracić wieży, no nie wiem, być może król E2, leci to. No, pozycja całkiem, całkiem ostra. Myślę, że dla czarnego bardzo dobra, powiedzmy sobie szczerze. No dobra, w każdym razie, moi drodzy, wracamy do naszej partii. Tutaj białe nie wzięły na E7, tylko zroszowały. I teraz już nie ma problemu z żadnymi widłami, z żadnym królem tam, który będzie szachowany. Więc jest po problemie, być może teraz pion wisi. Ciężko powiedzieć. Czarne uznały, że ten Hetman jest groźny i nie będą go tutaj tolerować. I zagrały, moi drodzy, goniec F6. Goniec F6 padł w partii, i w tym momencie, moi drodzy, Olek Czernikow, podobno taka historia krąży, wstał od stołu, jak to w partii klasycznej. Nie wiem, poszedł tam do ubikacji, napić się. I jak wrócił, to zastał, moi drodzy, niesamowite posunięcie. Bo długo myślał Rashid w tym momencie, podobno około 40 minut nad tym posunięciem, myślał. Jak myślicie, co zagrał w tym momencie Rashid medinów? Pytanie do was. Kluczowy moment w partii, moi drodzy, jeden z wielu, ale ten inicjuje tak naprawdę tą słynną mieszankę wybuchową. On zdecydował się poświęcić Hetmana, bijąc na F6. Nigdy bym tak nie zagrał, moi drodzy, no nie wpadłbym na to, że to może dawać jakąś przewagę dla białego, a powiem wam więcej. Nie daje nie daje, aczkolwiek na pewno no, miesza, miesza w głowie dla rywala no i być może rywal będzie no, no troszeczkę zgłupieje, no nie będzie wiedział jak na to reagować miejmy na uwadze to, że ten poświęcony Hetman za oczywiście lekką figurę to nie jest jedyne to co mają w tej pozycji białe, bo one będą miały mega aktywność przy parze gońców ale o tym zaraz, tak? Wyobraźcie sobie teraz że Olek Czernikow wraca do stołu i patrzy że Hetman jest na F6 moi drodzy ha! i pewnie zastanawia się, bić się Hetmana czy nie bić? Mógłby pobić Hetmana, oczywiście od razu, ale tak w partii nie było. Tylko że w tym momencie, moi drodzy, białe zapewne wzięłyby gońcem na D4. I nie chciał tego tutaj scenariusza. Oczywiście skoczek jest jako tako stracony też. Natomiast najpierw wtrącił szacha na E2 czarnymi, żeby tutaj, no można powiedzieć, pomieszać troszeczkę w szykach białego, żeby tego skoczka wycofać. Więc skoczek, no trzeba to raczej wybić. Skoczek, moi drodzy, bije 2 i dopiero teraz czarne odbiły Hetmana na F6. No ale biały szybciutko poprawia skoczka z powrotem na C3, który się przyda być może tutaj na polu D5. No i teraz ocenimy pozycję, moi drodzy. No wygląda to, że materialnie. Czarne lepsze. No ale jeśli chodzi o aktywność figur, no to tych figur w grze, moi drodzy, troszeczkę jest to. Trzy lekkie figury już rozwinięte. E, tutaj tak naprawdę w grze u czarnego tylko Hetman. Co za tym idzie jeszcze? No, jest struktura pionowa popsuta tutaj. Przy królu. być może ten punkt, moi drodzy, F6, jak ja mówię, być może to tak będzie, jest tutaj na celowniku i będą naciski na ten punkt. Czy sam Hetman, moi drodzy, da radę tym wszystkim figurom, które są w natarciu. No, nie wiem, może tak, może nie. Partia jest kontynuowana, moi drodzy. Wieża E8, nacisk jest tutaj na, na punkt E4. Jak widzicie, skoczek D5 tam właśnie zmierza skok, to już mówiłem. I teraz, moi drodzy, nacisk jest na oczywiście piona F6. I ktoś powie, no, pion wisi. Mariancello, czemu czarny nie wziął piona? No, nie mógł wziąć piona, bo wchodzą widły, jest odbity materiał, moi drodzy. Dlatego też wieża weszła, ale tutaj na E6, broniąc piona z F6. Ciekawa gra. Goniec, moi drodzy, w tym momencie na D4. Kolejna figura naciska na punkt F6. No nie ma czasu się za bardzo rozwijać, jeśli chodzi o te figury ze skrzydła hetmańskiego, no bo podwisają istotne punkty. Podwisają punkty. Goniec Osorki, Goniec G7. Taka obrona, moi drodzy, to jest ciekawy temat, No ale wiadomo, że pion jest związany. Król sam wszedł tak naprawdę pod tego gońca, pod ten nóż, można powiedzieć, wieża AD1 ze strony białego, białe tutaj bardzo płynnie się rozwija, jak widzicie, za poświęcenia mają fajny rozwój, taki gambit, można powiedzieć, istny ze strony białego z poświęceniem Hetmana D6, żeby tego gońca być może jakoś do gry wprowadzić, no trzeba skończyć rozwój, no sama, sam Hetman rady nie da, moi drodzy, wieża D3 to jest, moi drodzy, podpowiem wam plan wieża F3 i nacisk znowu na ten punkt F6. Na ten punkt wszystkie armaty, moi drodzy, zaraz będą wyprowadzone. Goń D7, kończony rozwój, być może zaraz wieża będzie mogła fajnie wejść do gry, wieża F3, tak jak mówiłem. No i czarny uznał, że nic z tym fantem nie będzie robił, tak naprawdę on tutaj nic już nie naprawi, nic mu tutaj nie pomoże, oczywiście przepchania w grę nie wchodzą, mamy związanie, więc on postanowił zagrać gońcem na B5, zaatakować wieżę, która jest na F1. No i myślę, że słusznie, ale teraz, moi drodzy, mamy ciekawe posunięcie ze, posunięcie ze strony yy, białego, bo biały tą wieżą nigdzie nie odchodzi z podbicia, tylko wtrącił taki fajny ruch tutaj Rashid, goniec c3. I nie ma czasu brać wieży, bo podwisa, moi drodzy, Hetman. Trzeba Hetmanem odejść, żeby nie było niespodzianek, Hetman poszedł na d8, przy okazji Hetman bierze czynny udział w obronie, pionka f6 no niby fajnie, tylko że tak naprawdę te F6 można brać, bo zobaczcie policzcie moi drodzy dokładnie, raz, dwa trzy figury atakują, ale trzy figury bronią, tylko że u czarnego jedną z broniących figur jest Hetman, czyli no, Hetman tak naprawdę nie czuje się najlepiej w obronie, to jest figura stworzona do, do atakowania a czasami kiedy musi bronić, no to być może, może to się akurat źle skończyć no ale zobaczymy jak będzie w partii, skoczek bije F6 i grożą jakieś szachy z odsłony oczywiście to wieżą można by było wybić, ja początkowo zastanawiałem się dlaczego tego nie bić na F6, oczywiście go koniec bije w 6, no danie materiału, tak? Zwróciłoby się zapewne, zwróciłoby się zapewne tutaj dla, dla białego, no bo po hetman bije w 6, bo i tak był zahaczony gońcem przy tym szachu, wieża bije, król bije. No, można powiedzieć, że pozycja nie jest jednoznaczna, tak? Ktoś na pewno stoi lepiej, tylko kto to jest, moi drodzy? No być może, być może biały jest lepszy, tak? Być może, być może biały jest lepszy ze względu na to, że ma dwie wyspy pionowe, to jest jedna, jedna rzecz, tak? Bo te pionki się tak naprawdę łączą. Łączą w jedno, a tutaj jest odstały pion. Co za tym idzie jeszcze, no król jest zdecydowanie bezpieczniejszy, białego, chociaż ten król w ewentualnej końcówce może być może być moi drodzy aktywniejszy tutaj. No tutaj jest tak naprawdę słabość, król nie może odejść, tu jest słaby pion. Być może takie polowania na wieże mogą tutaj zakończyć się fiaskiem dla czarnego. No nie wiem, nie będę tutaj się zagłębiał w tą pozycję. W każdym razie nie był zainteresowany czymś takim kompletnie tutaj Oleg Czernikow i po tym ruchu skoczyk b6 moi drodzy zagrał koniec e2 i prawdopodobnie, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale nie rozumiem do końca tego posunięcia, tak, no wziął tutaj w, w, na, na widły obie wieże, nie bojąc się tak naprawdę, że szach z osłony nadejdzie, tak, nadciągnie, no nie do końca rozumiem to posunięcie, być może chce tutaj wieże z F3, tak, huknąć, no, no to, 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 to rozumiem, no bo ta wieża jest groźniejsza zdecydowanie niż wieża na F1, ale tak naprawdę Teraz można moi drodzy bezpośrednio już jechać z tematem u białego. Widzicie, jaki ruch jest najlepszy w pozycji? Teraz, jaka jest kontynuacja? Oczywiście, jest to uwaga skoczek wybija H7, no właśnie ciekawe rzeczy i jest szach moi drodzy dlaczego czarny król nie wziął tutaj skoczka, oczywiście można było na H7 pobić królem, bez żadnego problemu tylko, że wtedy moi drodzy, co jest grane? jak myślicie? wieża, wieża tutaj na siódemkę z szachem, król moi drodzy H6, załóżmy, goniec G7, no niesamowicie tutaj król jest moi drodzy wypychany, spychany kopany, no cokolwiek, tam z tym królem robią robią złe rzeczy, karalne czyny moi drodzy, król H5, goniec bije jeszcze tutaj moi drodzy, wieża E6, teraz no Zwróćmy uwagę, jak wjechały do domu czarnego te trzy figury. To nawet nie jest, moi drodzy, najazd. To, moi drodzy, nie jest wizyta Jechowych. To jest, można powiedzieć, wizyta antyterrorystów. Tak jak to mówiłem. Ktoś mi napisał, że o trzeciej rano wjeżdżają antyterroryści, a nie o szóstej. Nie wiem, do mnie nigdy nie wjeżdżali. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Nie będę tutaj mógł w tej sprawie się wypowiedzieć jako osoba doświadczona. Dobra, moi drodzy, tego jednak czarny nie wziął na H7, tylko zostało zagrane król G8 z nadziei, że może. Tak naprawdę odejdzie z tego szacha, nie będzie, się, nie będzie się tutaj wciągał w kłopoty. No i przeżyje, przeżyje to, odbije wieżę, którąś z tych dwóch, no i jakoś gra będzie się układała. Hetma się rozegra, wieża się rozegra, takie nadzieje pewnie tutaj były w głowie Czernikowa. A jak było w partii? Patrzmy dalej, moi drodzy. Wieża H3 i to są groźby. Groźba jest taka chociażby, moi drodzy, skoczek G5 tutaj z szachem i... Matem. No, ciekawe rzeczy się szykują. Zobaczymy, jak na to zareaguje czarny. Czarny w tym momencie wieża E5. Czarny jest gotowy, moi drodzy, zwrócić, że tak powiem, jakość. Jest jako tako do przodu z materiałem, więc w tym momencie chce. Żeby ten goniec pobił wieżę, moi drodzy No ten goniec jest niesamowicie, niesamowicie silną tutaj odgrywa kluczową rolę w tej pozycji Grozić później będzie razem z wieżą matem Więc tak naprawdę ta wieża jest w tym momencie Mniej warta niż ten goniec I wiecie co w tym momencie robi czarny Przepraszam, czarny, biały, biały, czarny Co robi biały? Nie bije tego, oczywiście za silny jest ten goniec Tylko mówi do wieży wypad, F4 Wieża musi odejść No ale tutaj mieszają troszeczkę czarne Bo nie odchodzą nigdzie wieżą, tylko wybijają teraz gońcem Wieżę na F1, no być może to się otworzy i ta wieża się rozegra, więc trzeba to wieżę wybić, uznał Olek Czernikow. I teraz można bić wieżę tu, ale nie. Wiecie co gra w tym momencie biały? No być może po tym rozegra się zaraz, nie wiem, Hetman jakiegoś tutaj będzie można dać nieprzyjemnego szacha. Nie wiem dlaczego tak naprawdę pobił królem tutaj na F1 tego gońca, ale można powiedzieć, że jest to dobry ruch, powiedzmy sobie szczerze. Wieża wisi, więc wieżą wypadałoby odejść. Ale nie, czarny idzie all or nothing, moi drodzy, wieża c8, wie, że ten gońc jest za silny, ten, tego gońca tolerować nie można, więc jeżeli tutaj nie chce dobrowolnie być Rashid na, na e5, no to powiedział sobie Czernikow, że tego gońca tutaj zlikwiduje na c3. Opłaci tutaj płatnego zabójca, moi drodzy, i pozbędzie się gońca niewygodnego z c3. Ale w tym momencie mamy, moi drodzy, co? Goniec D4. Rashid mówi, nie dostaniesz tego gońca. Ten gońc jest za silny, więc polowanie na gońca ma miejsce. Dwie wieże tak naprawdę chcą tutaj poświęcić swoje życie, żeby tego gońca dopaść. A goniec, moi drodzy, jak to Jones ścigany, nie chce się tutaj dać złapać w siatkę. Partia jest skontynuowana po ruchu goniec D4. Mamy, moi drodzy, w tym momencie B5. Mamy posunięcie B5. Yy, I powiem Wam tak. Yy, nie rozumiem do końca tego posunięcia. Nie jestem jakimś tam talem, nie jestem, moi drodzy Kasparowem, a tym bardziej Cyborgiem Karlsenem, żeby wszystkie posunięcia rozumieć. Jeżeli rozumiecie to posunięcie, dlaczego to padło w partii, no to koniecznie dajcie znać. W każdym razie po ruchu B5 mamy skoczy G5, i realizowany będzie powolutku plan. Oczywiście mat nie grozi, bo komunikacja jest przerwana między gońcem a polem H8. Natomiast będą, będą inne motywy groziły, dosyć nieprzyjemne, które zaraz oczywiście zobaczyć. Wieża, moi drodzy, C7, żeby bronić punktu F7, który jest na celowniku obydwu figur lekkich. A teraz jest wszystko fajnie bronione. Ale goniec bije na F7. Czy ja powiedziałem przed momentem, że wszystko fajnie jest bronione? Tak powiedziałem, bo jest. Ale mimo wszystko, moi drodzy, biały, nie dość, że poświęcił Hetmana, to jeszcze teraz mówi poświęcam gońca, wybijając na F7. Oczywiście król odbić nie może, więc pozostaje te, odbicie tego wieżu. Wieża bije F7. I teraz, moi drodzy, jaki ruch jest tutaj najlepszy? Pytanie do Was, moi drodzy. No to, co zagrał tutaj biały, no to, to po prostu zrzuca z krzeseł. Wszyscy lażu moi drodzy, drugi dzień świąt. No, nie bez kozery się okazuje. Powierza bije w, 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 F7. Wieża. H8, szach, co to moi drodzy za posunięcie, no to odciągnięcie obrońcy od oczywiście wieży, która jest na F7, piękne posunięcie, to no, za bardzo nie ma nic z tym, no nie można tutaj nie przyjąć tej wieży, więc bicie wieży na H8, piękne posunięcie, prowadzące do pięknych wideł, skoczek teraz bije F7, jest szach moi drodzy, zaraz leci hetman, król odchodzi, bo nie ma innej opcji, król poszedł na H7 i teraz skoczek wybija D8. No i ten Hetman, moi drodzy, został zwrócony tak naprawdę z rekompensatą, ze względu na to, że teraz co prawda jeszcze wieża odbiła 4 ale mamy skoczyk C6 z obroną gońca, a tu jeszcze wieża F4 z szachem zabiła i król E2. I w tym momencie, moi drodzy, czarne poddają partię. I ktoś powie, dlaczego? No mają wieże, tak? Wieża kontra dwie lekkie figury, ale... Nie zapominajcie, kto tutaj gra, tutaj, moi, gra, moi, moi drodzy, gra tutaj Rashid Niedźmendzianow, który pokazał, że no, on szachów nie nauczył się, moi drodzy, na, na Bazarze Różyckiego, tylko wie, o co w tej grze chodzi, więc tak naprawdę, biorąc pod uwagę raz Tutaj jako jedna wyspa pionowa, 2 i 3. Trzy. trzy wyspy pionowe grają przeciwko moi drodzy dwóm wyspom pionowym. To jest bardzo istotne w końcówkach, jakie piony mamy. Druga sprawa jest taka, że ogólnie rzecz biorąc, dwie figury zazwyczaj są silniejsze niż figura jedna. Tak jak w tym wypadku skoczek z C6 i goniec z D4 jest silniejszy niż wieża na F. 4, Król wchodzi do gry, Król będzie też szybciej centralizowany e, Tutaj są słabości, moi drodzy, więc tak naprawdę te piony będą słabe i te piony polecą w końcu. One w końcu polecą. Skoczek tutaj okaże się na tyle wredną figurą wraz z gońcem, że pozycja będzie nie do utrzymania. Tutaj włączam stok ryby, żeby was nie skłamać. Plus 4 dla białego, więc nie bez kozery. W tym momencie Olek Czernikow poddaje partię, kapituluje, wywiesza białą flagę. Nie miał flagi, moi drodzy, wywiesił skarpetę. Okazało się tylko dobra, nie będę już brnął w ten, ten żart dalej, bo to się może źle skończyć. W każdym razie myślę, że partia może się podobać partia no niesłychanie piękna poświęcenie hetmana później ta ta aktywność figur białego zrobiła robotę no czarny czarny tak naprawdę nie ma tutaj kontrargumentów kompletnie tak kontrargumentów nie ma kompletnie wróćmy jeszcze do pozycji na sekundkę rzadko to robię ale tutaj jest ciekawy moment wiecie na co liczył czarny tutaj moi drodzy wiecie na co liczył czarny po już mówię o w tej sytuacji na co liczył Czarny? Już mówię. W tej sytuacji Czarny myślał, że tutaj Hetman odejdzie z podbicia. Zagra na g3. I w tym momencie szykował zapewne niespodziankę z poświęceniem Hetmana tutaj własnego na c3. Usunięcie obrońcy pola e2. Oczywiście no, należałoby to odbić. I teraz skoczek wchodził, moi drodzy, na e2. Jest szach, więc król odchodzi na h1, są widły, więc Hetman zostaje odbity i taka jest sytuacja. Zapewne na coś takiego liczył czarny, moi drodzy. No, parę po obu stronach, ale struktura pionowa, no można powiedzieć, że nie najlepiej się ma. U białego czarny jest lepszy w tej pozycji. Na takie coś liczył i dostał niespodziankę w postaci, moi drodzy, nie tutaj odejścia Hetmanem na G3, tylko bicia Hetmanem na. F6, coś niesamowitego. Dobra, tyle z mojej strony, nie będę przeciągał. Dziękuję za uwagę, oczywiście do usłyszenia i bawcie się, mój drogi Radujcie. Pozdrawiam serdecznie. O, mój kot też pozdrawia, jak widzicie, teraz tak. Gdzie to się wyłączało? Chyba tu się brało i cyk.